Czy to koniec zawodu logopedy? Powstają coraz to nowsze i bardziej zaawansowane programy, które, no właśnie, mają zastąpić logopedów, czy im pomóc? Jakiś czas temu byłam na spotkaniu, które dotyczyło właśnie takiego dużego projektu i uwaga, zaangażowani są w niego profesorowie z uczelni, między innymi z uczelni, do której uczęszczałam z UMCS-u. I teraz trzeba się zastanowić, czy ten projekt będzie eliminował logopedów czy im pomagał ma być to diagnoza i terapia w interaktywnym świecie jakby ze sprzętem który jakby sam trochę diagnozuje no właśnie czy sam dlatego o tym porozmawiamy w tym Odcinku. Nazywam się Agnieszka Kapro, jestem surdo logopedą, protetykiem słuchu, pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Ostatnio y, widziałam takie tendencje jakby y, rozwijania logopedii w takim interaktywnym świecie, y, prawda, i oczywiście i szkolenia, i webinary, i wszystko świetnie, ale także gry komputerowe, programy multimedialne, y, które mają właśnie y, taką terapię wspomagać logopedii. Na szczególną uwagę zasługuje pewien projekt, o którym wspomniałam we wstępie, ale to za chwileczkę. Całe szczęście te wszystkie programy, wspomagacze i gry komputerowe, multimedialne, jakby nie oceniamy tego, czy to jest dobre, czy złe w tym momencie, ale całe szczęście one nie mają za zadanie wyeliminować terapeuty, tylko w teorii mają za zadanie wspomagać. I właśnie to, co powiedziałam, terapeuta. Głównie kierowane są do terapeutów i do rodziców, ale pośrednio czyli najpierw terapeuta przygotowuje daną grę czy wybiera i kieruje ją do rodzica owszem, daje w jakiś sposób dostęp w różny, czy to darmowe, czy płatne wykupienie przez rodzica, ale jakby monitorowane przez logopedę. Czyli jakby nie sam rodzic wybiera, o moje dziecko ma problem z głoską r, więc klikam sobie ten program, pobiorę i już nie będzie miało, tak? Całe szczęście jest to dedykowane dla specjalistów, do specjalistów. Ale jednak no właśnie, te zaawansowane technologie tak czy nie, te gry multimedialne tak czy nie. No i Rozwiniemy sobie troszeczkę temat tego, o czym wspomniałam we wstępie. Metoda, o której mówię, nie chcę wymieniać jej nazwy, bo ani to ma nie być reklama, ani antyreklama, tylko chcę jakby tak uświadomić, że coś takiego powstaje i nie tylko to. Właśnie ta metoda wykorzystuje zaawansowane technologie wykorzystuje specjalną wkładkę, która monitoruje, która jakby bada, można tak to nazwać, ruchy języka. I dzięki temu badaniu, dzięki pewnym próbkom dźwięków i Innym takim dodatkowym rzeczom ma zdiagnozować, czy pomóc w diagnozie naszego pacjenta i dobrać, czy pomóc w dobraniu odpowiednich ćwiczeń gier multimedialnych. I tak jak mówiłam, stoją za tym między innymi profesorowie, czyli jakby to nie jest tylko komercyjne, takie, że jakaś tam firma sobie to rozwija. Owszem, jakby w jednym sposób też, no ale właśnie też naukowcy, ważne osoby, jakby swoim autorytetem świadczą o tej, o tym projekcie. Ten projekt akurat ma kilka możliwości, kilka terapii zaburzeń dyslalia, między innymi, czy zaburzenia związane z niedosłuchem trudności, no ale jakby to jest jedna rzecz, i teraz pytanie powstaje. Czy dzięki temu programowi, czy innym podobnym programom, bo podobne rzeczy jakby powstają w różny sposób, jakieś programy, tak, multimedialne, takie narzędzia diagnostyczne online, czy dzięki temu wyeliminujemy logopedów? I odpowiedź brzmi nie. Jakikolwiek mamy stosunek do wysokich technologii i do tych właśnie rzeczy, o których wspomniałam, czy jesteśmy na tak, czy jesteśmy na nie, to i tak nie wyeliminuje logopedy jako osoby. Dlaczego? A właśnie dlatego, że to logopeda patrzy całościowo na naszego pacjenta. Dany sprzęt może zbadać wymowę głoski, czy jest normatywna dana głoska. Nawet jak będzie, wiecie, super idealny sprzęt, to on nie zbada wszystkiego toru oddechowego, okoliczności, jakie mamy, motywacji dziecka do na przykład danej głoski, czy nie zbada tego, czy przypadkiem nasze dziecko nie straciło zębów e, akurat i na przykład głoska nie będzie możliwa do realizacji w tym momencie. Czyli jakby takie pewne rzeczy, które jakby logopeda całościowo dostrzeże, całą sytuację. Jakby sprzęt może nam pomóc lub zdiagnozować lub gdzieś tam poprowadzić jakąś terapię, jakieś elementy oczywiście terapii, ale właśnie to będą to elementy, pewne fragmenty, które powinien dobrać terapeuta logopeda. To logopeda ocenia, wytycza drogę, a może się posłużyć różnymi wysokimi technologiami e, i tym podobnymi rzeczami, lub nie, jeżeli jest zdania, że jest przeciwko wysokim technologiom. I jakby obie rzeczy mają swoje wady i zalety, ale nie o wysokich technologiach dzisiaj. Do tego oczywiście logopeda pracuje z przeróżnymi zaburzeniami i jeżeli nawet będzie idealna wkładka, idealny jakiś proces badania przez sprzęt, no właśnie te, te różne. Hmm, elektrody, te różne wkładki, które powstają i one będą badały te ruchy języka i nie tylko języka, no to jednak mamy bardzo dużo zaburzeń, które nie są dyslalią, a są to na przykład spektrum autyzmu, czy niedosłuchy jako takie i jakby tu nie wystarczy po prostu podłączyć sprzęt, dać grę, jakby to nie zadziała, jakby nie. To, to nie do tego będzie e, służyło. Oczywiście, jeśli chodzi o głoski, możemy się zastanawiać, czy to będzie kiedyś w jakiś sposób zautomatyzowane. Może znajdziemy jakiś doskonały sposób, lub prawie doskonały, ale inne zaburzenia, no nie mamy na to leków. Nie mamy leku na niedosłuch. Proszę, pigułeczka, e, słuch jest w normie i jeszcze nadrabiamy to, co było e, wcześniej. No nie. Także, jakby logopeda jako taki, nie wygaśnie ten zawód, przynajmniej w najbliższych kilkudziesięciu latach. Może kiedyś wynajdą lek na spektrum, lek na niedosłuch, lek na yy, wszystkie inne trudności. Oczywiście nie musi to być forma pigułki, tylko forma jakiegoś rodzaju oddziaływań, prawda? Yy, ale właśnie może kiedyś, może kiedyś, na pewno nie w ciągu kilku na sto kilkudziesięciu lat. Dlatego nie mamy się co martwić tymi wysokimi technologiami, jako że zabiorą nam pracę, a raczej powinniśmy uświadamiać społeczeństwo, jak ważna jest wczesna diagnoza i terapia, bo jeżeli uświadomimy tych wszystkich, którzy nie chodzą na terapię logopedyczną, a powinni, bo mają opóźnione rozwoje mowy, niedosłuchy i inne trudności, ale nie korzystają z usług logopedycznych, jeżeli wystarczy. I jedną dziesiątą tych osób, które nie uczęszczają, przekonamy do tego, że warto, powiemy im, dlaczego warto, to jakby nadrobią nam wszystkich pacjentów, których ewentualnie może nie tyle stracimy przez wysokie technologie, no ale będzie ta, ten proces terapeutyczny, na przykład, krótszy w jakiś sposób, czy na przykład pacjent będzie miał właśnie w programie jakieś zadania i będzie do nas rzadziej przychodził być może. Więc, jeżeli w przyszłości się zautomatyzuje faktycznie, to jeżeli my uświadomimy te osoby, które potrzebują, że właśnie potrzebują naszej opieki, i dlaczego będzie im później łatwiej w życiu. To nam wystarczy, żeby zapełnić nasze grafiki od rana do północy. Także nie martwmy się tym. A teraz. Jeszcze zastanawiam się w ogóle, jakie wy macie podejście do wysokich technologii jako takich, bo ja osobiście na ten moment nie korzystam z praktycznie żadnych wysokich technologii, żadnych programów, właśnie o których wspomniałam, żadnych dodatków oprócz terapii związanej z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jakby tutaj, no i jeżeli chodzi o odtwarzanie, tak na telefonie, dźwięków, to znaczy na głośniku przez telefon, to można gdzieś tam e, podciągnąć, ale nie korzystam z żadnych takich multimedialnych programów, takich, że wiecie, dziecko ma styczność z ekranem w jakikolwiek sposób, nie korzystam z żadnych takiego typu gier i. Osobiście jestem przeciwko wysokim technologiom w terapii logopedycznej, ale widzę oczywiście pewne zalety, pewne możliwości w przyszłości i oczywiście widzę mnóstwo, mnóstwo wad. Na ten moment, może to się zmieni, nie korzystam. Dajcie znać, czy wy wykorzystujecie takie gry, wiecie, jakieś komputerowe, czy to logopedyczne właśnie oczywiście, czy to jakby mające na celu, nie wiem, jakąś nagrodę pacjenta, czy w jakikolwiek inny sposób, ja nie korzystam, jestem na nie, ale może wy macie inne zdanie. Podsumuję odcinek tym, że powstają naprawdę. Rewolucyjne rzeczy w tym momencie, które są związane z diagnozą i terapią logopedyczną, jednak one nie zastąpią terapeuty, także spokojnie, być może, jakby w pewien sposób skrócą czas terapii, czy zmniejszą częstotliwość pacjenta w gabinecie, ale będą prowadzone pod naszą kontrolą i tylko w momencie, kiedy my uznamy, że taka terapia będzie dla danego dziecka dobra, na przykład nie ma żadnych innych trudności, żadnych innych zaburzeń. Jest to, nie wiem, są to tylko ćwiczenia, słuchowe, bo nie różnicuje nasze dziecko i później dopiero głoska i możemy wtedy się posłużyć programem. Może wtedy. To będzie miało sens. Zastanówmy się razem, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, czy też mieliście takie obawy, czy logopeda jako zawód zniknie. A teraz, skoro zawód logopeda nie znika, warto się szkolić i rozwijać, żebyśmy nie byli do tyłu. Zapraszam Cię serdecznie na pierwsze moje w życiu szkolenie online, czyli nie jest to webinar, nie jest to szkolenie stacjonarne, bo te dwie formy prowadziła tylko pełnowymiarowe szkolenie sześciogodzinne online i pierwsze szkolenie będzie o kompleksowej diagnozie pacjenta i będzie to warsztat z ćwiczeniami, czyli będzie część teoretyczna i Taka z ćwiczeniami. Niesamowite wydarzenie, bo właśnie takie bardzo praktyczne, będzie od momentu telefonu rodzica, czy zapisania się do nas na terapię, przez taki moment, kiedy nie wiemy, kto do końca do nas trafi, mamy jakieś pewne szczątkowe informacje, ale musimy być przygotowani na wszystko, po taki moment, kiedy musimy przeprowadzić tę diagnozę, kiedy wywiad, w jakiej formie, jak być przygotowanym, jakie mieć narzędzia, takie jakby też ogólne, podstawowe sprzęt różnych tutaj obszarów, ponieważ do końca nie wiemy, jakie to dziecko będzie. Wiemy, że dziecko ma niedosłuch, może ma opóźniony rozwój mowy, ale jakby nie wiemy więcej, może ma jeszcze coś. Więc i z jakich narzędzi korzystać, jak sobie tę diagnozę zaplanować, całą kompleksowa diagnoza naszego pacjenta. Z jakich narzędzi korzystać, z jakich rzeczy, jak po kolei wszystko przeprowadzić. Otrzymacie również materiały PDF z tego spotkania. Sześciogodzinne spotkanie, szkolenie. Także będzie mnóstwo wiedzy i odbędzie się ono w sobotę. Do tego będziecie mieli dostęp do powtórki. Także zapraszam serdecznie, można się zapisać i można jeszcze skorzystać z naprawdę fajnej ceny niższej. Zapraszam Cię. Tutaj pod filmikiem masz link, ale także możesz skorzystać z kuponu rabatowego. Dla pierwszych pięciu osób, jak zawsze, mam przygotowany kupon rabatowy. Też jest tutaj w opisie na dole. Rozwiń i zobacz, z jakiej zniżki możesz w tym momencie skorzystać. Pierwsze Pięć osób. Także do zobaczenia na szkoleniu online, e, pełnowymiarowym, kompleksowa diagnoza pacjenta, warsztat z ćwiczeniami. Do zobaczenia!